Siema mordeczki, witam was dzisiaj z Gdańska, gdzie oczywiście odwiedzimy Galerię Sztuki. Dzisiaj jestem pod jedną z najstarszych galerii w Gdańsku. Jest to Galeria Triada. Więc zapraszam was do środka, chodźcie. Jesteśmy w środku, jak zobaczcie, że wnętrze jest bardzo wysokie. Bardzo mi się tutaj podoba, ponieważ jest bardzo ciepło. Jak wiecie, dzisiaj jest zimno na dworzu. Więc co, zaczynamy relację, rozgrzewamy się razem z wami. Ale praca, świetna. Słuchajcie, lubię takiego typu miejsca, ponieważ bardzo mnie zaskakują. Można znaleźć jak najbardziej tutaj różnorodne malarstwo, jak i grafikę. O czym przekonacie się sami. Nawet style, zobaczcie, jeżeli chodzi o artystyczne, są różne, więc to się ceni. Bardzo często galerie skupiały się na jakimś takim jednym nurcie artystycznym, ale zobaczcie tutaj, że jak widać, każdy obraz jest praktycznie inny. Tutaj zobaczcie, nawet mamy tutaj jakiś rysunek węglem lub ołówkiem, nie jestem w stanie z tego stwierdzić. Rzeźby. O, uwielbiam takie obrazy z taką fakturą, naprawdę są świetne. Zawsze właściciele galerii lub na przykład kustosze, czy tam inne osoby, które są odpowiedzialne za ekspozycję, zawsze zwracają uwagę mi na to, żebym po prostu nie dotykał obrazów. Ja nie mogę po prostu wytrzymać, więc może dzisiaj tego nie zrobię, może nie będę dotykał, ponieważ jestem bacznie obserwowany. Jestem, można powiedzieć, tak jakby na gościnnym występie. Jak widzimy, za oknem jest starówka. Zobaczcie tych turystów. Chcę wam powiedzieć ogólnie, że latem jest tutaj bardzo, bardzo dużo ludzi, więc galeria na pewno jest usytuowana w bardzo ciekawym miejscu. No ale ten obraz, patrzcie, niesamowity jest. Bajeczne. Strasznie lubię takie bajeczne klimaty. Pamiętajcie o tym, że same obrazy to nie tylko, tak jak można powiedzieć, podobrazia, tylko również rama. Trzeba po prostu bardzo dużo zwracać uwagę na to, w jaki sposób dobieramy odpowiednią ramę, grubość, kolor, faktura ramy. To naprawdę ma duży wpływ, ponieważ taki, można powiedzieć, daje nam oprawę w całym tym wszystkim. To jest tak samo jak diament. Diament bez oprawy praktycznie jest tylko diamentem, tak? Dopiero wtedy, kiedy oprawimy go w jakąś taką fajną rękojeść, coś fajnego, po prostu powstaje to prawdziwe dzieło sztuki. Tak samo jest z obrazami. To jest świetne też, naprawdę. Uwielbiam takie rzeczy. Jak już pewnie wiecie, bo znacie mnie pewnie nie od dzisiaj, już trochę relacji przeżyliśmy razem, uwielbiam sztukę abstrakcyjną, kocham ją, ponieważ może sam robię taką sztukę. To jest, można powiedzieć, sztuka taka intuicyjna, taka, która wyzwala w nas jakąś taką energię, niepohamowane takie oblicza jakiejś ludzkiej ciekawości, pokładów fantazji. Dlatego po prostu kocham sztukę abstrakcyjną. Idziemy dalej, chodźcie. Widzimy znowu coś taką, taki obraz w stylu ilustracyjnym. Bardziej coś takiego jak ilustracje dla dzieci. Zobaczcie, że jakby galeria jest przydzielona na dwie części. Tutaj tak jakby mamy drugą część tego wszystkiego. I zobaczcie, może nie będę za dużo gadał, ale patrzcie na tą pracę. Jest też niesamowita. I w ogóle mogę powiedzieć, że format pracy jest taki trochę inny, ponieważ jest tak jakby, można powiedzieć, praca podłużna, a szerokość jest tak jakby taka mała. Czyli tak jakby płótno jest przekręcone w odwrotną stronę. Bardzo ciekawy pomysł. Na przykład obraz na pewno by się fajnie spisał w jakimś wnętrzu z filarami lub z jakąś taką przegrodą na pewno. Zobaczcie to, o czym mówiłem, ramy. Zwróćcie uwagę na te prace. Zobaczcie, ta rama jest inna, ta jest inna, ta jest inna, ta jest inna. A tu jest bez ramy. Pamiętajcie o tym, że jak malujecie
malujecie płótna, żebyście zabezpieczali też krawędzie, bo bardzo często jest tak, że oddajemy pracę na przykład do sprzedaży lub do wyceny, a okazuje się, że na przykład samo płótno ma wisieć na ścianie, a nie ma pomalowanych boków. Też bardzo fajna ilustracyjna akcja. Świetne, bardzo. Ja kocham ogólnie bajki. Tutaj mamy tajne drzwi do Nibelandii. Pewnie nie można tam wejść. Kiedyś może spróbujemy w nocy, będzie zamknięte. I zobaczcie, tutaj mamy już... Co to jest? Mogę pan powiedzieć, to są litografie? Akwaforta. Tutaj pan powiada właśnie, że to jest akwaforta. Świetne. Chciałbym powiedzieć, że ta technika jest bardzo stara. Jest jedna ze starszych takich technik graficznych. Kiedyś pamiętam w szkole, uczyłem się takiej techniki. Powiem wam szczerze mówiąc, że za bardzo nie lubiłem jej wykonywać, ponieważ strasznie bolały mi ręce. To nie było dla mnie aż takie bardzo przyjemne jak malowanie obrazów lub wycinanie, ponieważ to jest taka strasznie mozolna technika, w której trzeba być dbałym, dokładnym, a jak wiecie, oczywiście ja taki nie jestem. Mam jeszcze ściany rozsuwane. Bardzo często motyw spotykany w galeriach. Ogólnie bardzo mało miejsca zajmują wtedy prace. Można wyeksponować to osobom, które chcą kupić jakieś dzieła. W bardzo prosty sposób. A właśnie, jeżeli chodzi o samo miejsce, chciałbym wspomnieć jeszcze, że miejsce ma bogatą tradycję, jeżeli chodzi o Trójmiasto, jeżeli chodzi o Gdańsk. I co jakiś czas są tutaj wystawiane wystawy. Są to wystawy zbiorcze, jak i wystawy indywidualne, więc jak najchętniej zapraszamy Was na takie wystawy. Tutaj jeszcze może Pan by wspomniał tylko, kiedy taka wystawa, kiedy takie wystawy u Państwa się odbywają? Wrzesień, październik, listopad. Zapraszamy Was serdecznie, musicie odwiedzić to miejsce. A to co? Nie lecę dalej. Jest tutaj kilka elementów takich rozsuwanych. Ja bym to nazwał szafą z obrazami. Taka szafa z Narnią sztuki. Może sam sobie zamontuję po prostu kiedyś taką ścianę, szafę w domu. I powiem wam coś o swoim domu. Nie marzy mi się willa z basenem, tylko ewentualnie jakiś, najlepiej jakiś dom na drzewie. Dalej zobaczcie, tutaj mamy rzeźby. Bardzo malutkie. Powiedziałbym, że to bardziej jakieś takie figurki, statuetki są. Zwróćcie uwagę na materiały, z jakich są wykonane, ponieważ zobaczcie, że prawie każda jest inna. Tutaj mamy tworzywo kamień, tu mamy jakiś metal. Tutaj również metal połączony z kamieniem. Nie chciałbym mówić o metalach, ponieważ totalnie się na tym nie znam. To mi się bardzo podoba. Ta praca świetna jest. Zobaczcie, jaka faktura. Bardzo fajnie dobrana ramka, kolorystycznie nawet. Tutaj widzicie takie bardziej już obrazy ilustracyjne. Będę mówił teraz dużo o ramkach, znaczy przynajmniej będę wspominał, bo fajnie jest, bo w takich galeriach można naprawdę zobaczyć duży przekrój ogólnie oprawionych prac i to jest bardzo fajne. I pamiętajcie, że wy jako artyści, jako osoby, które tworzycie, powinniście naprawdę zwrócić na to uwagę, bo w ogóle powiem wam tak, że czasami praca sama, która nie jest w ogóle oprawiona, nie nabiera ogólnie jakiegokolwiek takiego sensu, jednak takiej na przykład wartości artystycznej. Ponieważ, jeszcze nawet mogę wam powiedzieć, że bardzo często mógłbym powiedzieć, że ramy potrafią być droższe od obrazów, ale to mówię oczywiście do takich artystów, którzy po prostu zaczynają dopiero swoją przygodę ze sztuką. Pamiętajcie, jeżeli coś fajnie oprawicie w super turbo sposób, na pewno łatwiej będzie wam sprzedać taką pracę, niż pracę, która nie jest oprawiona. Ale oczywiście wiadomo, musicie mieć swój styl i musicie mieć jakąś technikę. Zobaczcie na to. No, zakochałem się w tym obrazie. Jest cudowne. Jak widzimy, ludzie cały czas tutaj przychodzą.
więc jak najbardziej galeria żyje. Jeszcze może raz zrobimy zbliżenie na sufit, na cały wystrój wszystkiego. Lepiej widać. Tutaj widzimy centrum dowodzenia. Jak najbardziej istnieje możliwość zakupu obrazów na miejscu. To jest też cudowne. Zobaczcie na w ogóle jaki czysty obraz. Piękny. Ludowy strój. Kolory są niesamowite, naprawdę. Jeżeli chodzi o kolorystykę. Chociaż powiem wam, że nie w moim stylu. Jeżeli chodzi o mój styl, to wolałbym bardziej tą pracę. O tą lub tamtą drugą. A to na przykład mógłby grać jakieś drogi albo jakąś inną. Nie wiem, czy tutaj przestałem trochę przy tej pracy, ale zobaczcie na to. Zobaczcie na tą fakturę ogólnie. Też trzeba zwracać uwagę, że na przykład samo malowanie obrazów to nie tylko ogólnie płaska konstrukcja, to też również nałożona farba, która tworzy naprawdę wspaniałe, niesamowite rzeczy. Cudowne to jest, naprawdę. Świetne. Podoba mi się. To co, żeby może nie przedłużać, pamiętajcie, zachęcam was do tego miejsca. Ogólnie Trójmiasto jest piękne. Pamiętajcie, to nie tylko statki, to nie tylko bursztyny, czy jakieś takie inne duperelki. Pamiętajcie, bardzo dużo jest tutaj sztuki. Zachęcam was do odwiedzenia tej galerii, więc trzymajcie się, elo.